Nazywam się Małgosia Chudzińska. Zostałam namiowana przez mojego krewnego Jerzego Wójcika i będę czytać Państwu fragment książki Alice Munro, coś o czym chciałam Ci powiedzieć. Już on wie, jak zauroczyć te kobiety, rzuciła Ed do Har. Nie umiała powiedzieć, czy słysząc to, Har zbladła, bo kogoś bledszego od Har trudno było znaleźć. Teraz, kiedy posiwiała, wyglądała jak duch, ale wciąż była piękna. Tego się nie traci. Nieważny wiek ani rozmiar. Rozmiar, ciągnęła Ed. Przypuszczam, że to dla niego tak naturalne jak oddychanie. Mam tylko nadzieję, że biedaczki nie dadzą się na to złapać. Ja bym się nie martwiła, uspokoiła ją Har. Poprzedniego dnia Ed skorzystała z zaproszenia Blake'ego Nobla, wzięła udział w wycieczce i słuchała jego opowieści. Har też była zaproszona, ale oczywiście nie poszła. Blake obwoził je autobusem. Dolna część była pomalowana na czerwono, a górna w paski, żeby uzyskać efekt płóciennego dachu. Z boku widniał napis: wycieczki nad jezioro, na cmentarzysko Indian, do wapiennych ogrodów i rezydencji milionera Blake'a Nobla, kierowca i przewodnik. Blake miał pokój w hotelu, w którym pracował jako ogrodnik. Wraz z pomocnikiem kosili trawę, przycinali żywopłoty i okopywali granice działki. Cóż za upadek, skomentowała Ed na początku lata, kiedy się dowiedziały, że wrócił. Znały go z dawnych lat. I tak Ed znalazła się w tłocznym autobusie pełnym obcych ludzi. Choć nim południe dobiegło końca, z paroma paniami jednak się zaprzyjaźniła i jakby jeszcze nie miała dość klientek, zyskała kilka obietnic zleceń na przeróbkę żakietów. Ale to było nieważne, bo przede wszystkim skupiła się na obserwowaniu Blake'ego. Co im miał do pokazania? Parę porośniętych trawą kopców skrywających szczątki zmarłych Indian, działkę pełną dziwacznych, szarawo-białych, posępnych, wapiennych tworów, naciąganych imitacji roślin, jeśli już to właśnie mógł być ten cmentarz, i stary monstrualny dom, wzniesiony za pieniądze pochodzące z handlu alkoholem. Blake wyciskał z tego, ile się dało. Wykład na temat dziejów Indian i naukowy dyskurs o wapieniu. Ed nie była w stanie stwierdzić, ile z tego odpowiadało prawdzie. Artur by wiedział, ale Artura tam nie było. Nie było nikogo oprócz naiwnych kobiet, które liczyły, że będą szły w obie strony obok Blake'ego. Gawędziły z nim przy herbacie w pawilonie wapiennym i że swym silnym ramieniem podtrzyma je za łokieć, a drugą ręką muśnie okolice talii, kiedy będzie im pomagał wysiąść z autobusu. Nie jestem turystką, syknęła Ed, kiedy próbował tego numeru z nią. Powiedział im, że dom jest nawiedzony przez ducha. Dla Ed to była prawdziwa nowina, mimo że przez całe życie mieszkała 10 mil dalej. Żona zabiła męża, syna milionera, a przynajmniej tak podejrzewano. Jak? Krzyknęła jakaś pani nieprzytomna z podniecenia. Panie zawsze koniecznie chcą się tego dowiedzieć, rzucił Blake, a jego głos przybrał jedwabisty ton, protekcjonalny i ciepły zarazem. Umierał powoli. Trucizna. Tak przynajmniej mówili. To wszystko pogłoski. Miejscowe plotki. Miejscowe akurat, pomyślała Ed. Nie przepadała za jego przyjaciółkami. Żona tego pana? Oj nie. Powiedział im, że duch przechadza się po ogrodzie między szpalerami świerków. Nie duch zamordowanego męża, ale jego pełnej wyrzutów sumienia żony. Uśmiechnął się melancholijnie do pasażerek. Początkowo Ed sądziła, że te jego zabiegi to czysty fałsz, zwykły flirt z klientkami, żeby dostały to, za co płacą. Stopniowo jednak nabrała tego przekonania. Pochylał się nad każdą rozmówczynią, nieważne, grubą, chudą czy głupią, jakby właśnie w niej było coś, co pragnął odnaleźć. Mrużąc oczy, patrzył na nie łagodnie i z uśmiechem, choć w sumie poważnie. Czy to było to spojrzenie mężczyzn, kiedy się kochali, którego Ed nigdy nie zobaczy? Jakby chciał zostać nurkiem, który przenika coraz głębiej otchłań, chłód i wraki statków, by odnaleźć tę jedną rzecz, którą sobie upodobał, coś małego, cennego i trudnego do umiejscowienia niczym rubin na dnie oceanu. Chciałaby opisać to spojrzenie Har. Bez wątpienia Har jej widziała, ale czy wiedziała, jak rozrzutnie Blake nimi szafuje? Chciałabym nominować moją koleżankę Marlenę Krzyżanowską. Dziękuję.